56. odcinku Promyka Nadziei Omer prowadzi własne śledztwo i zatrzymuje wspólnika Halila. Sprawdź, co się wydarzy w 56. odcinku serialu Promyk Nadziei. Ipek Gulsa Eide oznajmiła rodzinie, że zamierza wyjść za Mahmuta, Fati Bati. Omer, Fati Ayan, kiedy się o tym dowiedział, postanowił temu zapobiec. Znowu padło kilka gorzkich słów. W 56. odcinku serialu Promyk Nadziei pokojówka Zuhal czyta list i dowiaduje się, że Bahar jest córką Ipek. Chcę jej o tym powiedzieć. Tymczasem Ozan Ali Yagiz Durmus, chcąc pomóc Peri Elif Tili, rozmawia z jej matką. Omer zatrzymuje podejrzanego wspólnika Halila, Serif Boskut. Szczęśliwe Ipek i Bahar, Izabela Damla Guvenilir, planują wspólne zamieszkanie. Promyk Nadziei, odcinek 56, w czwartek, 10 czerwca 2021 roku o godzina 17:15 w TVP2. Sprawdź program TIFF.